Zombie Apocalypse. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem, gram w Minecrafta, jestem na serwerze gc2.pl. Tutaj na dole wam wyświetlę jego nazwę. Za chwilę przejdę na swoją wyspę i w komentarzach napiszecie, czy wam się podoba, czy nie. W sumie to tak naprawdę nie jest tylko moje, ale dalsze informacje podam wam już na wyspie. Tak ogółem to wyspa tutaj jako główna spawn, do spawnu jest bardzo ładna, mi się podoba. Na samej górze, tylko której górze? Już wam mówię. Na tej górze tam jest taki bardzo fajny parkour zrobiony ze szkła, tylko tego drobnego, w sensie szyb, tych wąskich. I na dole jest lawa. Tam próbowałem się z nim, ale w pewnym momencie tam jest tak zagmatwane, że po prostu mieni się w oczach i nie wiesz, czy skaczesz i doskoczysz, czy skaczesz i nie doskoczysz, bo cię coś zablokuje. No ale tak bez zbędnego gadania przechodzę na wyspę. Wyspa, znaczy ogólnie cały serwer pozwala na dużo fajnych rzeczy. Na przykład zrobienie takich tabliczek kupujących i sprzedających. Obecnie ja z tego użyć nie mogę, bo jestem właścicielem wyspy, ale jakby jakaś osoba z poza wyspy chciała na przykład do mnie wejść, bo bym powiedział, że mam pisanki na skupieniu, przyszedłby i klikałby tyle, ile razy by chciał, chociaż tutaj 64 razy klikać to by według mnie było bez sensu, więc zrobię jeszcze dwie skrzynie na pół staka i stak pisanek. No i tutaj to jest, w sumie cena to jest taka testowa była, bo tutaj testy robiłem. Tutaj są moje kurniki, tylko że prawdopodobnie wyspa przeszła, ogólnie cały serwer, aktualizację i wszystkie zwierzęta, nawet osadnicy, których tutaj miałem i sobie z nimi handlowałem, wyginęli, że tak powiem. Dzięki kurnikom właśnie mogę mieć pisanki, bo to jest takie według mnie fajne, bo nie musisz czekać, aż czas minie i znaczy ten czas, aż serwer ci da, tylko możesz sobie sam farmić i to nie tylko pisanki takie, bo też są pisanki rzadkie i unikalne. Rzadką, jeśli mam gdzieś w skrzynie tam w domku, to wam pokażę. No to w sumie jak już jest mowa o domku. A jeszcze. Całą wyspę budujemy w trójkę. Ja, Finder V0 i Herlond. Serdecznie zapraszam na ich kanały i serdecznie ich pozdrawiam. Tutaj mamy rzadką pisankę i z rzadkiej pisanki można takie lepsze rzeczy, bo już nie mówię o blokach złota, żelaza czy tam innych rzeczach. To można dostać unikalną pisankę i eventowy przedmiot. Jakiś jeden eventowy przedmiot chyba gdzieś mam. Ale tutaj jest miecz z rzadkiej pisanki. A w praktycznie wszystko, co mam tutaj, to jest z unikalnej. Tą siekierę kupiłem, ale jest z unikalnej. Trójząb też, znaczy ten trójząb kupiłem, a nie, gdzieś mi się zapodział, bo miałem dwa takie same trójzęby, po prostu albo jakiś bug, albo coś zduplikował mi się i miałem dwa. Udało nam się zdobyć niezniszczalny set eventowy z kolegami. Buty wymieniłem z pewną osobą, też z, tutaj z serwera. Akurat dałem tej osobie hełm, ona mi dała buty i w takim wypadku oboje się uszczęśliwiliśmy, bo jemu brakowało hełmu, mi butów i no akurat jesteśmy, mamy cały niezniszczalny set. Tutaj taka moja mała uprawa,
bo opłaca się też sprzedawać zboże, jak i marchewki. Arbuzami czy tam melonami, jak tam kto woli, można handlować z innymi graczami, bo znajduje się też na to popyt. Bo mogę na przykład. Wykopmy najlepiej siekierkę, bo mam szczęście na niej i dużo marchewek wypada. Na przykład mam 13 marchewek i chcę je sprzedać. Wchodzę sobie na sklepik. Roślinność, marchewka. Sprzedaj wszystko, co masz. Jedna marchewka jest za 71, tam nie wiem, centów. Nie wiem, w jakim tam jest. Tutaj są takie figurki nasze, żeśmy się wydurniali. No i przy okazji, im droższe bloki są użyte, tym lepszy poziom wyspy. Obecnie mam chyba piąty. I tutaj budujemy taki market, gdzie w nich właśnie te tabliczki, o których wam mówiłem na samym początku, będzie skrzynia i możliwość kupienia na przykład tak jak tam magicznych pisanek. I mam do was pytanie, bo tutaj nie mogę się zdecydować, a u mnie z decyzją jest właśnie cienko. Czy zrobić złotą podłogę i metalowe ściany, czy metalową podłogę, a złote ściany? Mam praktycznie tyle samo jednego i drugiego, ale no właśnie potrzebuję no, takiej porady, więc piszcie w komentarzach, jak byście woleli, jakbyście wy zbudowali złote ściany, metalowa podłoga, czy złota podłoga, a metalowe ściany. Mi bardziej się to podoba, ale nie wiem jak wam. No i też ocencie od 1 do 10 naszą wyspę, bo to też jest bardzo ważne. Czy wam się podoba? Niestety wyspa nie pozwala używać teleportu, który mamy tutaj zbudowany. Jedynie co ładnie jest fajną ozdobą, mi się to podoba. No i to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. A, właśnie bym zapomniał. Otworzę przy was pisanki, może mi coś fajnego wyleci. Podejrzewam w ogóle, że mi całe eku mi załaduje. Chociaż nie, jest jeszcze sporo miejsca. Okej, mam 6 unikalnych, znaczy rzadkich pisanek. No chciałbym unikalne. Bo z unikalnych tylko może wypaść przedmiot. Zniszczalny lub niezniszczalny. No i też mogą być jakieś bonusy na tokeny i na talony. Tutaj pod dolarami macie. Talonów mam 579, tokenów 0, ponieważ tokeny można kupić tylko za prawdziwe pieniądze. Więc otwieram 6 rzadkich. Mam unikalną pisankę i od razu wam pokażę, co można z niej wydropić. Czytać wszystkiego nie będę, poczekam chwilę, żebyście sobie ewentualnie zatrzymali film, przeczytali, albo po prostu zerknęli tak na szybko. Średnie, tak to jest właśnie po 5,88%, więc otwieram. I mam łopatę, zniszczalną łopatę, łopata na zające z 9 nory, wydajność 10, zaklęty ogień 5, szczęście 6, ostrość 10, niezniszczalność 10. Ta niezniszczalność 10 praktycznie powoduje, że też jest niezniszczalne. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.